Antek, a powiedz mi, ty jesz mięso? Nie. A dlaczego? No, mam kochać dziesiątkę. Dzień dobry, znowu Katowice. Zdecydowaliśmy się nic nie robić na obiad, bo w katowickim Spodku odbywa się Vegan Mania, także coś idealnie dla nas, bez mięsa, więc idziemy sobie coś zjeść i podpatrzeć ciekawe rzeczy, przepisy jakieś, co tam będzie ciekawego, zaraz wam pokażę. It's a hot day, I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun so I cool down. Won't you come on over, we can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing to Blink. I could go for some Queen Bee too. Bass is going boom boom. A jedzonko, chcesz skosztować? Tak. To jest falafel. Co dobre? To jest falafel w środku. Falafel? No? To są takie pierożki. No takie jak pierożki trochę, no. Zielona. Dobry? Super, że z każdym rokiem coraz więcej osób interesuje się tematem niejedzenia mięsa. Naprawdę był spory tłum wewnątrz. Ja już ledwo idę, bo się tak najadłam. Chciałam skosztować kilku rzeczy. Zawsze mam problem, tak samo jak na food truckach, że w takich miejscach mogłyby być takie małe jedzonka, takie wiecie, testery, a tu wszystko jest zawsze w takiej formie jak falafel, wszystko jest po prostu w takich olbrzymich ilościach, że jak człowiek zje lody, to takie wielkie gałki, że naprawdę pęka. Myślałam, żebyśmy tędy poszli. Wzięłam w ogóle drona, nawet z dwoma bateriami, żeby sobie polatać, ale niestety wieje, więc nic z tego. A co robią twoje spodnie? Skąd masz takie fajne spodnie? Są wydarzeń. W ogóle zdradzę wam mały sekrecik, że właśnie w tej okolicy tutaj takich budynków szklanych i różnych dziwnych planuję w marcu właśnie swoją sesję. Taki mamy zamysł z panią fotograf. Znaczy to jest mój zamysł, ale jeszcze zobaczymy. Ale jak teraz jestem, to coraz bardziej widzę to tak, jakbym chciała, żeby wyszło. I obiecuję, że na koniec miesiąca dowiecie się co i jak, bo jestem już naprawdę bardzo blisko. W przyszłym tygodniu to jest masakra, to będzie najgorszy tydzień i po tym tygodniu na pewno wam powiem co i jak i w marcu już będziecie wiedzieć o co chodzi i będziecie już uczestniczyć w procesie całego tworzenia i tak dalej i będzie na pewno vlog z tej sesji. Ach, się cieszę. Co tutaj zrobiłeś? Przygotowałam auta dla dziadka. Dla dziadka przygotowałeś już auta? Tak. I dziadek się tymi będzie miał bawić? Tak, i Antoś. Aha, będziecie się autami bawić, tak? Co dziadek będzie robił? Bawił się szczotką. I co będzie tą szczotką robił? Czyści tutaj mój silnik, żeby coś łapać i sieć. A sieć, dobrze. Jak mama ćwiczy w domu? Aha, tak ćwiczy jogę, tak? A na siłowni jak ćwiczy? Tak, na ćwiczy na siłowni. Aha, i tak cały czas ćwiczy, tak? Aha. A to też tak ćwiczy. Tak ciężko ćwiczy. Aha, a ty jak ćwiczysz? Ja ćwiczę tak. Tak, bo ja ćwiczę jogę tak. Aha, też tak jogę. Jak pokażesz jeszcze raz, jak jogę ćwiczysz? Tak. Nie ma taką swoją, tylko ja mam taką przyklejoną. Aha, matę? Mapę. Ale otwórz mi tamtą mapę. Dobrze, potem ci otworzę. A teraz co robimy? Gofy!
Dzień dobry, dzień dobry, dzień drugi vloga. Tak naprawdę poniedziałki to dla mnie dni takie bardzo, nazwijmy to biurowe, czyli załatwienia wielu rzeczy, które się nagromadziły. Ja nie mam w zwyczaju odpisywać na maile w piątki, bo wiem, że ludzie już mają ochotę mieć weekend i mało kto się przejmuje tymi mailami. I normalnie w poniedziałki noszę taki dosłownie malutki makijaż. Wolę wyglądać, wiecie, schludnie też jak na siebie patrzę. Jak tak siedzę cały dzień na przykład w piżamie i bym gadała przez telefon, to już kiedyś o tym wam mówię. Ja mam wtedy takie głupie poczucie, jakbym była mniej profesjonalna, ale ponieważ Antek już, wiecie, nie chodzi do żadnych placówek, to nie mam jak w trakcie dnia wyskoczyć do fryzjera, więc dzisiaj jest ten dzień, w którym czas się wziąć za te włosy. Nie wyglądają w filmach tak źle, ale na żywo już mi się mało podobają, dużo siwych włosów wyszło, także tak jak mówiłam, planuję dzisiaj wyjść jako blondynka. Zobaczymy, bo wiem, do czego chcę dążyć w okolicy wakacji, bo to takie długoterminowe plany odnośnie moich włosów, więc uznałam, że dobra, zróbmy ten blond i gnam do Szymona, tylko się zastanawiam, czy jeszcze na 3 sekundy nie stanę na poczcie i nie zobaczę, czy coś przyszło. Wyszłam dzisiaj w nowych butach i to zawsze jest takie plus 10 do tego, żeby uważać na kamienie, ale nie jestem, słuchajcie, zadowolona, mam Air Maxy 1, 90 były moim zdaniem lepsze. W porównaniu z 90-kami te Air Maxy 1 są o dużo niższe i na samym przodzie schodzą prawie do podłogi. To jest trochę dziwne. Pewnie się przyzwyczaję, ale jak na pierwsze wyjście trochę dziwne. Dobra, przyszła jakaś paczka z AliExpress, już wam pokazuję, co jest w środku. I super, że zaparkowałam pod pocztą, bo przyszło coś, na to czekałam. Czyli pasek do jogi, świetnie. Gnam do fryzjera. To już się nagrywa. Możesz dotknąć na ekranie, który się wyostrzy. No widzę, miała pięknie. No, może tak ruszać wystąpić. Super. No to kładź się ładnie. Co mówiłeś, że jaka jest mamusia? Dzień dobry! Jeszcze nie kręciłam vloga na 3 dni. Nie będę was przepraszać za brak makijażu, bo po prostu się ogarniam i uznałam, że wolę dla was to nagrać i zmontować, a nie przejmować się tym, że o, czy mam większe cienie pod oczami, czy nie. Jak widzicie, oczywiście na filmie teraz nie może to być dobrze widoczne, bo moje włosy nie przepadają za tym, żeby dobrze wyglądać na filmie. Może jakbym stanęła na białym, to będzie trochę lepiej. O, jest od razu lepiej. Jak widzicie, blond jest pociągnięty do samej góry. Wiem, że część z was pewno liczyła, że tutaj wyskoczy taka platynowa blondyneczka. Nie, w takie coś wolę nie iść, bo ja mam bardzo bladą skórę. Ja w takich blondach wyglądam strasznie. Pokażę wam zdjęcie. Tak kiedyś wyglądałam w platynowym blondzie. Mam różowe policzki, to wszystko wygląda potem naprawdę źle. Wyglądam jak taka świnka z ciemnymi brwiami. Także zdecydowaliśmy się pozbyć w końcu tego pasa na górze. Wiecie, zawsze miałam taki mega wielki pas, ale bałam się też, no niestety, tak pokryć wszystkiego tym blondem, bo po prostu za chwilę bym musiała znowu iść do tego fryzjera. Także tak jak widzicie, to jest mieszanka takich pasemek jasnego blondu, ciemnego blondu oraz odrobinę na górze tego mojego, ale tego naprawdę, oczywiście aparat uwielbia wybijać te ciemne, szczególnie, że tutaj na przodzie jest taki pasmo ciemnych, ale jak widzicie, no mam nadzieję, że to widać, że więcej jest tego jasnego i myślę, że następny raz poszalejemy jeszcze z odrobinę jaśniejszym tonem, bo mi się takie coś myśli, ale dlatego nie wyjaśniam tego do takiego totalnego białego, bo no właśnie, po pierwsze to niszczy włosy, po drugie naprawdę mimo tych farbowań moje włosy są dalej w bardzo dobrym stanie, a wiem, co chcę zrobić, myślę, że koło wakacji właśnie, do czego chcę dążyć, no i nie chcę ich po prostu bardzo zniszczyć, żeby potem robić to, co chcę zrobić, więc przepraszam tych, którzy byli są zawiedzeni i teraz już klepią w klawiaturę, to nie jest blond! No słuchajcie, blondów, brązów i innych rzeczy jest cała masa, więc tu się... Co masz na palcu? Także wiecie, jak się ułożą te włosy, tak się ułożą, raz jest więcej tego blondu w niektórych pasach. O, tutaj jakieś w ogóle przeleciało takie konkretnie blond, więc o, tak powinnam zrobić miniaturkę.
I byłby clickbait. No ale widzicie, o, na przykład teraz się ułożyły tak, że jest ich więcej. To jest coś, co ja lubię, będę wyglądać inaczej i w końcu nie mam tego, wiecie, tej czarnej plamy na górze, z którą sama wymyśliłam, bo mi było wygodnie, ale potem już mnie zaczęła irytować, szczególnie w filmach, bo był taki duży przeskok między tym bardzo ciemnym a blondem, także dzień dobry, witam w nowej formie. Ja oczywiście Was zapraszam do oglądania, ja oczywiście zapraszam Was do subskrybowania i jeszcze nawiązując do pierwszego elementu, bo już zaczęłam montować tego vloga, tego, że Antek powiedział, że nie je mięsa, bo kocha zwierzątka, to jest jego własny wymysł, ja mu tego nie mówiłam, to nie jest powód główny, dla którego nie jemy mięsa i w czwartek będzie film na temat tego, dlaczego zrezygnowaliśmy z jedzenia mięsa, dlaczego my nie jemy mięsa i tak dalej, i tak dalej. Bra, nie przedłużając, zapraszam w czwartek do oglądania, subskrybujcie i pa, pa.